Tragedia w szpitalu przy ulicy Batorego w Wałbrzychu. Pacjentka wypadła lub wyskoczyła przez okno z pierwszego piętra. Sprawę bada prokuratura. O sprawie donosi portal wałbrzych-naszemiasto.pl. We wtorek około południa ze szpitalnego okna wypadła bądź też wyskoczyła 50-letnia pacjentka. Jak informują dziennikarze portalu, kobieta po upadku z okna przewieziona została do szpitala imienia Sokołowskiego na Piaskowej Górze, gdzie była operowana. Nie udało się jednak uratować jej życia. Sprawę bada prokuratura. W rozmowie z Wałbrzych Nasze Miasto PL, prokurator Marcin Witkowski informował, że wszczęto śledztwo w kierunku błędu medycznego. Zabezpieczono monitoring i dokumentację medyczną. Szpital nie komentuje sprawy.